Hej, siemano, z tej strony Merem i witam bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ponownie będziemy zwiedzać przeklętą tą krainę, w której wielkie stworzenia zbijają nas na kilka hitów. Enty są jakimiś strachami na wróble, a poza tym cała ta kraina wygląda jak podróba, może nazwę to podróbą, jak ogród Dark Root przeszłości. Mniej więcej, tak to ładnie można opisać. No i co mogę dalej powiedzieć? Tak, to się nazywa Królewski Las. To jest Królewski Las. A to są właśnie te enty. Tak zwane strachy na wróble, które nam dropią fajne rzeczy. Tak jest. Dobra, idziemy dalej. Ostatnio zginąłem przez głupi sposób, ponieważ spadłem. Teraz musimy się dokładnie rozglądać. Zmienię pozycję. I zadanie numer jeden. Nie mogę natrafić na te wielkie stworzenia, które przypominają, które są tak zwani wartownicy albo strażnicy. Wartownicy byli w Anor London. Co strażnicy, ponieważ dostaliśmy chyba jeden z części zbroi tego potwornego strażnika. Oj, wow, jakie to piękne. Jakie to jest piękne. O, tam widzę jakieś... Jakiegoś świecącego, a przy okazji dzięki temu znalazłem bardzo fajną, dosyć bezpieczną drogę. O, to są właśnie nasze koszmary. I to jest kilka. Dobra, idziemy dalej. Gdzie są moje... O, gdzie są moje dusze? Okej, tutaj są. Dobra. I teraz będę rozmyślał gdzieś dalej, ponieważ tutaj nam się kończą schody. Teoretycznie mówiąc, do ciekawości, tutaj było przejście w normalnym ogrodzie Darkwood, ale tutaj nic nie ma. To się boję, że muszę coś tam na dół, ale niestety nie udało mi się to za pierwszym razem i wątpię, żeby mi czar coś w tym pomógł. Ewidentnie trzeba jakoś tam się dostać. I kolejny pomysł. Trzeba znaleźć te przejście. What? Okej, nie wiem co to jest. Tak, najgłupsza miejsce na świecie. O, przecież się wystraszyłem. O, dobra, mamy tam wielkiego strażnika. Tam jakąś dziurę. I tu mamy... Trzeba znaleźć te przejście, gdzie w normalnym ogrodzie Darkwood jest Hydra. I tam się udamy. Już chyba widzę to przejście. Więc miałem nadzieję, że to jest to, co ja myślę, oczywiście. Coś nas tutaj pewnie zaraz spotka złego, ale dobra, spróbujemy tylko się ominąć w jakiś logiczny sposób. Okej. Co jest złego? What? Co jest złego? Coś bardzo złego, jakiś smok. To może to jest mama tej wiwerny z rafini umarły. To nie jest za dobry dźwięk. Nie! Mam beznadziejne miejsce na walkę z tym stworzeniem. Jest na chama odporne. Ale... Może mi się uda przeżyć? Nie! Prawo pierwszego ciosu. Nie zadziałało. Tak, to jest idealna odpowiedź. To jest tak wytrzymałe, że hej. I znowu zginęliśmy przez ten chamski sposób. Ale dobra. Mówiąc szczerze, zmieńmy czar. Dostrzyjmy, zamiast tej błyskawicy, weźmiemy sobie jeden czar, czyli kontrolę upadku, która nam się przyda. Ponieważ coś sądzę, że ten przejście, które wybraliśmy ostatnio, nie było tym prawym przejściem. A możliwe, że dzięki temu czarowi przeżyjemy. Zobacz. Dobra, więc teraz tak. Musimy pójść teraz od razu... Pójdziemy na lewo. Spróbuję ominąć może kogoś jeszcze. Zobaczcie. A nie, ja muszę iść na prawo. Jest haczyk mały, ponieważ jeśli pójdę na lewo, to będę musiał i tak walczyć z tym jednym ze strażników. O, zapomniałem o was. To już mnie tak bijecie od razu.
Jak zapomniałem o was, no to nie bijać, widzisz. Dobra, idziemy dalej. A bezpieczna droga jest bezpieczna. Jest git. Co jest najgorsze, że 40 tysięcy dusz leży nam daleko od nas. Okej. Okay. Trzeba jakoś wychwycić tego strażnika i nie wiem, może jedynym sposobem na zabicie go, albo przynajmniej osłabienie go w jakikolwiek sposób, czy będzie go osłabić z jakiejś broni dystansowej. Ło, proszę, mam jakieś zejście. Chyba widzę tylko akurat... To jest chyba ta właśnie... Ten właśnie czort, który nas zleciał. Tak, to jest ten czort. Dlaczego? Trzeba jakoś go osłabić. Naprawdę nic go nie osłabię. Dobra, lecimy. Lecimy. I liczmy, że nam się uda jakiś dobry moment wychwycić. Aby on nas nie capnął. Okej, okay, gdzie są nasze dusze? Dobra, biegniemy. Biegniemy jak najszybciej. O, wygoczący stanic. Ale jak już go zostaje lepiej w spokoju. Bo ja się tutaj boję dalej, co my tu mamy robić. Okej, okay, to mamy zejście. Jakie słupy mamy tutaj. Możemy niszczyć, ale one nic nie dadzą. O, tu się wystraszyłem ciebie. Jakiś sekatorowiec. Dobra. To jest jeszcze... Co my tu mamy? Właśnie, jeszcze jego zbroję też może byśmy mogli wziąć tego strażnika. Jako najgorsze jest to, żebyśmy musieli do niego podejść. Ale raz nam się udało pokonać strażnika. Ho, ho, ho. Nie, nie idę, nie, nie idę. Ich tam było albo dwóch, albo trzech. Ja tam nie idę. To jest po prostu zabójstwo. Nie byłaby jakaś taktyka... Od czy... Tak, to są... Okej. Okay. Miliony entów. Enty są fajne. Albo strachy na wróble. Ja je bardzo lubię. Ja zawsze... Giną albo za jednym ciosem, albo za dwoma. W zależności czy trafię, czy nie. O, to są sekatory. Które giną na jednego hita. To się na pół hita każdy zginął, bo on trafił dwa naraz. Okej, okay, mamy mech. Dobra, teraz my się rozglądniemy. O, coś mam jakoś na... O, więcej nagród? A nie, jedna nagroda. Zobaczmy co ten nas czeka. Pewnie ten kolejny nas część zbroi. A nie, dusza. O, dawno dusz nie widziałem. Okej, okay, co my tu mamy? Ładny mój cień. Słyszę sekatora. I... pułapka. Chyba idę ewidentna pułapka. O, tu już Anor Londo było w tych czasach. To jest Rondo tam na górze. Pamiętam dobrze. Dobra. Uwaga na sekatory. Co wy tu robicie, sekatory? Jedni drzewa, bo to jest dobre drzewo. Ty jedniesz. O, to nam trochę krwi nakładają i to ostro. Okej, okay, to jest fajny sposób na zabijanie. Mówiąc, że to też jest dobry sposób na zabijanie tych wielkich... strażników, że musi mi się udać silny cios dwuręczną bronią. Wtedy będę i tak pewnie teraz tą taktykę u siebie zastosować. Złota moneta.
Wow, czy to jest co ja myśl, czy to jest to, co ja myślę? Czyli to jest to chyba miejsce, które widzimy z Bytown. Czy tak uważam? No nie, ile tu jest? Dobra, mamy. Na razie trzeba zobaczyć siły nasze i będziemy musieli pomału, pomału coś działać. Fajnie, gdyby on tutaj spadł. Nie, nie spadnie. Też nie zauważył. Nie, może jakoś uda mi się zrobić, żeby on spadł. No, chodź pan tutaj. Bierzemy cię na dystans. Chodź. Raz. Chodź tu, Encie. Gin. Teraz będzie walka z dwoma najtrudniejszymi przeciwnikami na tej mapie. A jeden sposób jest unikanie. Jest, jest na nich sposób już, znalazłem na nich sposób. Od razu trzeba ich zabić. Wyczący taniec, o fajnie, fajnie. Mówię szczerze, mogę jedną rzecz sprawdzić. Mam jedną część jego zbroi. Ho, na co ona jest słaba? Nie wiem, zobaczmy. Teoretycznie mówiąc, jest słaba na magię i na ogień. Czyli... Możemy bić ogień. Teoretycznie. Dobra, cześć panie. Czy nie masz kolegów do pomocy? Wybijemy cię na taktykę. Dobra, wyciągaj broń. Nie, wtedy mi się udało. Dobrze mnie zostawiłeś. Wo. Nie, dlaczego taka głupia animacja jest? Dobra, to jest najgorsze, no bo musisz im walczyć. To jest trudniejsze jak inne rzeczy. Dobra, zmieniamy chyba nasz secik teraz. Zastosowanie magii. Zamienimy sobie może to na na jakąś magię. Zobaczymy, jak się na niej będzie to sprawować. Nie wiem, to co jest, czego jest. Nie wiem, czego trochę może będziemy mieli do strzelania. Użycie 20. O, nie będzie to. 20 użyć jest miło. Dobra, bierzemy naszą broń. Ja nie biję z toporu. Topór to są jakieś tam obrażenia. No nie, będę się tutaj znowu wszystko od nowa przebiegać, kiedy to jest złe. Kryna jest jeszcze gorsza od innych krain. Ja to mówię. To jest dodatek oczywiście dodatek nie może być na 5 minut. To jest logiczne. Musi trochę zająć czasu. Trochę muszę gierać poginać. Tak sądzę, że przejście tamte. Okej, dwa na raz. Chyba dwa na raz. Dobrze. Tylko 200 duszy dostaje z jednego. Nie, mówiąc szczerze, jeżeli chodzi o duszę, to nagroda, jeżeli chodzi o duszę, jest bardzo słaba. Ale dobra, zmienimy sobie w ogóle coś takiego. To jest najgorsze, mam tylko 5 mikstur. Nic więcej, jeszcze kilka człowieczeństw, które nie wydałem na dla pani z przymierza. Ale dobra. Idziemy dalej.
Może znowu będziemy mogli teraz pokonać ten goczący tyranid, też nie dał. Nie, już widzę tego goczorca. Musi wyjść stamtąd, bo to jest, jeżeli on będzie w okolicy, to ja nic nie zrobię. Do ciekawości. To są bezpieczne odległości. Tak, tam też coś jest. Czyli mówiąc szczerze, boję się strasznie coś te dusze. Musimy znaleźć, byśmy poszli tam. I wtedy byśmy musieli zdobyć te dusze. I może wrócilibyśmy się wtedy do bazy. I jakimś sposobem może bym złożył duszę na jakiś przydatny cel, a potem mógłbym sobie ginąć ile chcę. A wtedy bym nie miał nic. Na logikę. Dobra, to mamy migoczący tytanic. To jest odporne na magię te małe coś. Dobra. Szybko musimy teraz tam wiać, bo tu... O! To jest ta mroczna magia. Dobra, i się rozpoczyna kraina potworności. Czy mamy tu jednego sekatora z tyłu? A nie, jeden sekator? Co tak mało? My tu nie byliśmy jeszcze. O, tyle to jest widzenia. Dobra. Olej. Nie olej. Lepiej nie olewać tych sekatorów. O nie. A nie, może nie jesteś tak beznadziejny, jak myślałem. Dobra, idziemy do góry. Od razu prawo pierwszego ciosu. Jak prawo pierwszego ciosu mi ładnie zadziała, to wtedy wygram większość meczu, oczywiście, jeżeli przeciwnik nie na hita. Ale niestety przy nich nie mam prawo pierwszego ciosu sam. O, i w tej sytuacji to właśnie był jedyny taki przykład. Dobra. Dwa tutaj sekatory, trzy, nie, dwa albo trzy sekatory, już nie pamiętam. O, sekator. To jest sekator. To był OP sekator, który chciał mnie po cichu pociachać, ale mu się nie udało. Nie, nie trafiłem go. Było tylko inne krowienie. To ostro. Dobra. Na dłuższą metę mało żałuję, że nie wziąłem leczenia, ale dobra. Musimy dojść do naszych dusz. Na razie chyba taktyka najprostsza w swoim rodzaju. W ciekawości chcę zobaczyć co... Jak ja już dednąłem? What? Mam jeszcze chiński zasięg, naprawdę? 10 tysięcy dusz chyba stracę i to mówię dosłownie. Dobra, pierwsza rzecz odpada. Może jednak dostrzenie magii. Tak, dostrzenie magii. Co zamieniamy na leczenie? Bez leczenia my tam ani rusz. Dobra, więc tak, taktyka na wbiegnięcie nie jest za dobra, czyli aby dostać te dusze, musimy bez straty, bez śmierci pokonać tę całą zgraję. A widzę, że też tutaj ktoś próbuje pokonywać trudności w tej lokacji, bo jest miejsce, gdzie się wzmocni mecz. Cuda. Oczywiście, które polega na leczeniu. Prawo pierwszego ciosu, GG, idziemy dalej. Taktyka jest opracowana, już mniej więcej wiem jak dojść. Trzeba unikać oczywiście wilkoludu, bo oni są już na potęgę silni. Chyba wie nawet skąd oni są wzięci, bo jesteś na stylu tego topornika i połączenia wielkiego kamiennego rycerza. To jest idealne połączenie. Po prostu zdaje mega damage, jest mega wytrzymałe i mega damage. Oczywiście, jeżeli oni są aż tak wytrzymali, to porównując i jaka ich musi być zbroja wytrzymała. Też było można poszukać. Tylko, co jest najgorsze, zbroja jest w bardzo złych miejscach. Zbroja jest tam, gdzie jest ich trzech, właśnie tam, gdzie tamten koleś chodzi. I pewnie, o, w tamtym miejscu, gdzie jest jeden koleś i duża watacha. Gdybym tam poszedł, bym miał duszę. Miał wszystkie moje dusze, bym wrócił sobie do domku i wtedy bym wszystko miał. Dobra, on już sobie poszedł do zwiadu. I biegnijmy.
To jest on zapomniał o tym, mówiąc, że to liczy już nawet. A jest, nawet zabiję go. Fajnie. Przyda się mi wyciągnąć tytanic. Teraz sobie będziemy prawdopodobnie ulepszać nasz wielki łuk ewentualnie. Gdzie miał wielkie strzały? Mógł mi też z wielkich strzał ich zabić, ale pewnie nie mam wielki strzał. Chyba, że może mam, bo mi trzy dropnęły. Nie. Nie ma. O, nawet mogę, nie wiedziałem, że mogę ich kontrolować. Jeszcze dalej są moje dusze. Tak bliska, nie wiem, chyba może jest trochę bliżej, nie wiem, zaraz zobaczymy, jak podejdziemy bliżej. Dobra, brawo pierwszego ciosu jest górą. Ale zobaczmy. Nie, jest też beznadziejne miejsce jak ostatnio. Nie trafił mnie. Ale dobra, oni są słabi. Ci jakby ento ogrodnicy tak zwani aż tacy silni nie są. Dobra, mamy już pierwszą rzecz z nami. Teraz tak. Leczymy się spokojnie. Będziemy teraz nawalać tych całą zgraję z magii. Mówię, że mogę sobie na chwilę nawet nałożyć sobie jakiś pierścionek. A właśnie, mam sprawdzić, czy mamy te wielkie strzały. Trzy strzały mamy, what? Może nie, może byśmy coś działali. Spróbujemy. Mi się zawsze lubi, ja zawsze z tego kurwy wycelować, on taka jak walista. Dobra. Teraz namierzymy główkę. Jacy wytrzymali. Ale dobra, szybko. What? Obróciłem się, nie? Fama. A co ty zrobiłeś? Dobra. Zostaje nam teraz chwila prawdy. Czy jesteś podatny na magię? Jesteś beznadziejnie niepodatny na magię. Nie. Jest! Po jednym, dobra. Więc tak, nie są podatni na magię, to ja to wiem. Czyli tak prawdę mówiąc... O, to dostaliśmy z niego. Migoczący zdanie. Fajnie, dobra, fajnie nam się przyda migoczący zdanie, czyli... Nagroda jest warta uwagi. Ale nadal nie wiem co, i mamy takie, że są tak odporni. Taka zbroja jedna im wyłaba aż taką odporność. Dobra. Tego możemy trochę postrzec. No nie postrzegamy go z magii. Okej. Okay. A po malutku. Mówię szczerze, mógłbym go zrobić z konia. Jest! Teraz przegrupowanie. I wracamy do walki. Cześć panie, wielki. I teraz mógłbym mówić, że tej magii go bić, ale... Magii teraz nie ma. Ale dwa oberwam razy już. Jest! Nie żyje. Dobra, jest. Sukces. Pokraki zginęły. Dobra. Leczonko. Leczenie. Numer 2. Jak mnie to miejsce mi przypomina. Jest takie znajome. O, tylko trochę ono dziwne jest. Właściwie nie rozumiem tego, czy to jest jakieś miejsce, jakbyś odzwierciedlenie jakiegoś innego miejsca, czy what? Sam ty nie wiem za bardzo. To jest wiadomo, gdzie jesteśmy. To już chyba... Ja, jakie to jest wielkie. To jest lokalizacja na miliardy odcinków. Ale dobra, weźmy tutaj. O, to była winda. Ja byłem na tyle głupi, że musiałem spaść z tej windy, zamiast z niej korzystać, okej.
Ja już wiem, co tu jest. To już jest kolejny boss pewnie, ale zero ognisko. Dajcie mi ognisko. O. No, w końcu. W końcu mogę być czegoś szczęśliwy. Ty, to jest jakiś koleś, a nie ma ogniska, ale jest koleś. Dzień dobry. Let me guess. Snatched by a shadowy demon and dragged off to the past? I tak. Yes, of course. Exactly what happened to me. We are both strangers in this strange land. But at least now there are two of us. Kup przedmiot. O, to już fajnie sprzedać. O, człowieczeństwo. Chętnie bym wszystko sprzedać. O, mówiąc szczerze, czy coś tu jest ciekawego? Nic nie ciekawego. Mówiąc szczerze, mogę coś kupić u niego. To by nam się przydało, bo tego nie mamy dużo, a akurat nam się może z 20 sztuk tego przydać. Muszę jakoś tę kasę zainwestować, bo to jest po prostu koszmar. Da, kupmy tego człowieczeństwa dwie sztuki. Zostałem 9 tysięcy. Teraz bym sobie mógł kupić. Czego by nam tu brakowało? Trochę mógłbym kupić sobie tak dla zasięgu. Czego mamy mało? O, w ogóle nie mamy dużych strzał. Strzał nam coś już teraz. Dobra, szybciutko sprzedajemy te niepotrzebne nam na strzały rzeczy i dzięki temu mamy już. Mamy już czysty ekwipunek. Oj, tam też na nas czeka. Okej, okay, fajnie, dobra. Teraz już się nie muszę martwić o te dusze, tak jak wtedy. Po prostu, bo już ich nie mam. Logiczne. Dobra, co my tu mamy? Mamy jakieś przejście. Chyba tu są przejście. Wow. Przedzielnego. O, tam kolejne przejście. What? Dobra. Pójdziemy na razie tędy. To mamy znowu. Coś wolny teren. To jest. Nie wiadomo, czy dobre. O, piesek. O. O! Nie trafię ci nigdy. Nie trafię ci nigdy. No, w końcu. Coś się boję tej dziury. Haha, chytrzyłem cię, piesku. Te dziury nie są, są niepokojące, ale dobra, idziemy dalej. Jakieś mroczne kamyki, dobra. Aha, znowu go przychytrzyłem, dobra. Uleć mi się, mam trochę zaciśmy życia. Ponieważ nie wiadomo, co dalej, co to będzie na nas czekać. Wow. Co jest najgorsze? I najlepsze? Wow, smok. Sobie poleciał, dobra, niech sobie leci. Okej, okay, fajnie, mamy kolejny punkt ważny, czyli mamy naszą drabinkę. Drabinka teraz nas prowadzi do... Ty, właśnie, co się stanie, jeżeli dojdziemy do miejsca, gdzie nas łapa pochwyciła? O, ale tu mam fajne rzeczy. Ale coś mi tu niepokoi. To jest ewidentnie złe miejsce, już to widzę. Mamy duszę. Dobra, wiesz mnie. Ale to jest idealne miejsce na bossa. Co czuję? No, jak zwykle mówiłem. Ale plus, już nic nie straciliśmy. Ale wiemy dalej. Okej, okay, więc tak, mamy już kolejne rzeczy, które nam się przydadzą. Mamy 29 minut odcinka. Fajnie. Znaczy, mamy...
Właśnie, zmienimy nasz, to nasz strzałę duszy, ponieważ ona jednak na tych strażników nie jest skuteczna. Jest po prostu na wszystko odporni. Zamiast tego, nie pożałowałbym w pewną rzecz, którą oczywiście byłby powód. To jest nasz powód. Albo to, też by to nie było głupie. Ale da, weźmy nasz powód zawsze się przyda. Czyli tak, miejsce, gdzie była drabinka, jest dla nas niestety bardzo niebezpieczne. Więc lepiej tam się nie udawać, ale dobra, więc tak. Teraz pójdziemy do tej windy. Miejmy nadzieję, że jak użyję czaru kontrola upadku, który już jest na pewno znany, bo mam go milion razy. Miejmy nadzieję, że teraz nam się dzięki temu czaru uda normalnie przejść. Druga rzecz jest taka, co jest ten smokiem? No! Okej, nie było pytania, gdybym tak spał, gdybym miał te 50 tysięcy dostęp, pewnie byłbym wkurzony, ale też była po prostu czysta głupota. Nie do widzę jakie miejsce, takie, są tak zwane głupie miejsca. Tak zwane miejsca, w których są jakieś szczeliny, których ja nigdy nie zauważam, bo myślę, że to jest zwyczajna droga. I tylko dlatego tak idę, żeby sobie skrócić drogę, a to się okazuje, że to nie jest, że to jest pułapka. Ło, aż tu mi się pojawiły dusze. Ciekawe. Dosłownie, jakie tam wpadłem. Bo musiałem jakoś beznadziejnie iść. Pewnie też pewien ty ktoś walczył z endami i zginął, ale... O. Ewidentnie pułapka, której ja nie umiem pokonać. Nie dojdzie z ich pierwszego ciosu. Aha, ale gnieć. Dobra, teraz sprawdźmy to miejsce, które ja chcę sprawdzić. Miejmy nadzieję, że to jest teraz mądre miejsce. Jeżeli teraz zginiemy w tamtym miejscu, to po prostu ja się gdzieś wrócę. Ja też tak sądzę, że tam na dole będzie ognisko i tam będzie pewnie jakiś wielki, fajny skrót, który uratuje mnie. Bo teoretycznie mówiąc, po co by to było tutaj? Ale dobra, mamy... No, winda działała, byłbym jeszcze bardziej szczęśliwy na leczenie. Zmieniamy sobie broń. I kontrolę upadku. Czyli to przeżyjemy. Nie przeżyjemy, czyli teoretycznie to jest specjalnie zrobione, abyśmy tego nie przeżyli. Dobra, więc mamy już jedną rzecz za nami. Czyli to miejsce odpada. Okej, okay. Czyli teoretycznie mówiąc ten... To nam się, ten czar może nam się w ogóle nawet nie przydać tutaj. Więc tego mogłem na przykład wziąć kolejne leczenie, ale dobra, już nie wezmę. Mam i goczący taniec. Jeśli goczący taniec nam się przyda, ponieważ będziemy musieli sobie kolejne rzeczy ulepszyć. Być może teraz będziemy w... Ty, właśnie, właśnie, jedno jest moje drugie pytanie. Do czego służy o ta rzecz? Dusza strażnika sanktuarium. Nie wiadomo, czy możemy z tego jakąś, jakąkolwiek broń stworzyć. Czy może to jest tylko zwyczajna dusza, którą możemy użyć i zdobyć z niej trochę dusz. Tak trochę głupio brzmi, ale dusz. Nie wiem, może 10 tysięcy, może 20, ale... Mówiąc szczerze, po co? Ło. Aha, nie ma jak potrójne kombo. Które... Tylko dwa ciosy trafiły. Dwa cele. Dobra, więc teraz tak. Teraz moglibyśmy pokonać jednego z strażników na tej jego farmie, na której normalnie były trzy koty. I też coś dzięki niej zyskać. Szkoda, że tutaj nie działa ten mechanizm. Prawdopodobnie, żeby on zadziałał, to musielibyśmy być tam na dole i z dołu go uruchomić. Ale niestety na dół nie zejdziemy. Stąd. Dobra, idziemy dalej. Teraz spróbujemy może trochę kawałek tej zbroi zdobyć. O, również byliśmy tam. To na dole byśmy byli. I tam jest przejście do tego smoka. Czyli teoretycznie jakieś dziwnie zrobione. Do ciekawości, drabinka w normalnym świecie chyba jest tutaj gdzieś. Dobra, zejdźmy. Dobra, więc teraz tak. Co my tu mamy? Rozglądamy się. Czy to jest wielki... kamienny... A nie, co enty? Tak, teoretycznie enty oczywiście.
Nie, zapomniał mi się joystick słuchawki. Zło. O, ty się przewracasz. A trochę was dużo tutaj robi. Dobrze. O! Ja mam pomysł, jak go ogłupię. Jak go ogłupię. On będzie teraz żałować tego. Nie będę żałować, ale... O. A teraz mówię z tobą walczyć, bo już teoretycznie nie walczę z tobą bez sensu, ale... Ja, nie działa taktyka wejść pod niego. Tam szczęście. Okej, okay, nie mam szczęścia. Ale da, i tak mam kolejny czyn zbroi. Chyba tak będzie trzeba w tą zbroję zdobywać, bo dosłownie. I się nie da pokonać. Dobra, mam kolejne 36 minut odcinka. Łatek, to szybko leci. Dobra, dojdziemy na 40 minut, dojdziemy może tam. Mam kolejny czyn zbroi, bo zobaczmy może po spodniach, że spodnie nam bardziej powiedzą, na co ten stwór może być słaby. Okej, okay, mam odpowiedź. Oni są chyba sobie na ogień. Czyli ogień jest samą stroną. Piromancja. Ale piromancja. Piromancja ma jeden kolejny mały haczyk. Żeby być piromantem, trzeba być... Trzeba po prostu do wroga podejść. Nie podejdziemy do niego tak prosto. Dobra, idziemy szybko zabić enty. Raz. O, ład. Topiłem raz. Dzięki. Chyba wiem, gdzie skończył odcinek. Nie, fajnie byłbym... Tak, fajnie gdybym miał kolejny mech do ekipunku, ale dobra, nie mam hun, to już nie będę narzekać. A mamy dwie części zbroi. Gdzie jest trzecia część zbroi? Trzecia część zbroi jest w tym jakby ich oboziku. I... Kolejne moje pytanie. Gdzie dalej iść? Umówmy, czy byliśmy też tam na dole? Bo fajnie gdybym się... O, byliśmy tam, o. Byliśmy w tamtym miejscu, czyli... Już nie dokonię w tamtej chatce, czyli w tym budynku jest winda i w tym też musi być winda, ale tylko na razie nie wiem, jak sobie bardzo dojść. Dobra, próbuję znowu wejść tam do tej windy. Ty, no fajnie, gdyby oni się nie respili. Przez chwilę chciałem powiedzieć. Myślałem, o, znaczy, że to jest bardzo proste, tylko sobie pobiegnę i po prostu przejdę, ale zapomniałem niestety, że oni się respią. Fajnie. Dobra, więc tak, tutaj oni stracili już swój dorobek, to swoje dusze, to są mi 1000 dusz, tych dusz nie potrzebuję już. Co, nie, ja tylko duszę potrzebuję teraz, no nie, na przekupywanie przedmiotów, na przetrwanie, na poziomy, które już tak naprawdę zdobywam dosyć rzadko, ponieważ poziom teraz kosztuje ponad 60 tysięcy dusz. 60 tysięcy dusz to jest ponad, nie wiem, z kilka, nie wiem, może z 20-30 minut. O nie, 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 mnie nie zobaczył. Zostawcie mnie szybko. Dobra, zostawił. On nie zostaje spokojny. On nie widzi. Nie, zobaczył mnie. Wiesz co? Nie lubię cię, Encie. Ja teraz idę. Ja idę teraz i zostaję zbroją. Co? Dobra, to już jest przesada, jeszcze dziury mi ustawiam, to jest, nie wiem, nie rozumiem tego świata, czy on jest, czy to jest świat po prostu, o, znaczy, fajnie, grzybek sobie sieć, tak, ja mówię, czy skończymy przy grzybku odcinek. Mam tego, mam już, ta kryna jest dziwna, straszna dziwna, jest, no, to jest taka ciekawostka, jeżeli chcę zostawić drzewa na miliardy lat, takie właśnie będą grzyby rosnąć i to byłby koniec tego odcinka. Ja się z wami żegnam, no i pozdrawiam.